Mogliśmy dziś usłyszeć obszerny fragment proroka Ezechiela, tego, który tak bardzo zapowiada ten tytuł Jezusa, który tak bardzo chętnie odnosi do siebie, mianowicie pasterz. Ale w dzisiejszym fragmencie, owszem, wspomina o przyszłym pasterzu. Trzeba wiedzieć też, że ten tytuł pasterz oznacza w ogóle przywódcę narodu. Nawet wtedy, kiedy jest tytuł króla nad Izraelem, są królowie, jest dynastia, to jednak bardziej uniwersalnym określeniem jest pasterz. Ale oto, co zapowiada prorok Ezechiel dzisiaj. Sługa mój Dawid będzie królem nad nimi i wszyscy oni będą mieć jedynego pasterza i żyć będą według moich praw i moje przykazania zachowywać będą i wypełniać. Kraj jest podzielony. Są dwa Izraele. Południowe Królestwo i Północne. Juda i Królestwo Izraela. A jednak zapowiada, że będzie jeden następca Dawida. Że będzie także zachowywanie prawa. Takie, które przekroczy te wszystkie dotychczasowe niewierności i odnawiania tych kolejnych przymierzy. I zawrę z nimi przymierze pokoju. Będzie to wiekuiste przymierze z nimi. Osadzę ich i rozmnożę, a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe. Mieszkanie moje będzie pośród nich i ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Ludy zaś pogańskie poznają, że ja jestem Pan, który uświęca Izraela, gdy mój przybytek będzie wśród nich na zawsze. Przymierze pokoju to to, które jest zawarte w dniu wieczerzy ostatniej Jezusa, kiedy będzie mówił o krwi przymierza, kielichu krwi przymierza. To przymierze, które zacznie obowiązywać od wylania krwi tego przymierza na Golgocie. To przymierze, które nas uwolni także od obowiązku zachowywania rozmaitych drobiazgowych przepisów prawa mojżeszowego. Co jest ważniejsze, to trzykrotnie powtórzony przybytek, który będzie pośród ludu. Przybytek to świątynia, to specyficzne miejsce przebywania Boga, to specyficzny sposób przebywania Boga pośród ludu. Bardzo bliski, intymny. To jest zapowiedź tego, co znajdujemy w Ewangelii świętego Jana. Zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. Mówił o świątyni swojego ciała. A po zmartwychwstaniu poznali, że mówił o tym, że On będzie świątynią w swoim ludzie, który będzie miał łączność z Nim, zmartwychwstałym Panem. I wreszcie ostatnia obietnica z dzisiejszej części to napłynięcie narodów pogańskich, które się przyłączą do tego narodu wybranego, czy tej części narodu wybranego, reszty, która przyjmie Jezusa i zgromadzi się wokół tego nowego przybytku, świątyni w osobie Jezusa. Dziękujmy Bogu, jak bardzo obficie zapowiada to przyjście Syna Bożego, wylanie krwi, zawarcie nowego przymierza, ale także owoce, które są tego nowego przymierza i głoszenia dobrej nowiny w imię Jezusa Chrystusa. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu.